Pierwsza z wystaw przyjechała z serbskiego miasta Kragujevac w centrum Serbii, które ma równie tragiczną historię jak Wieluń. Tak, Kragujevac w Serbii był miastem, które kilka lat później, ponieważ w 1941 roku, 21 października, doświadczyła równie tragicznych chwil. Otóż niemieccy żołnierze, niemieccy naziści wymordowali ponad 3000 mieszkańców Kragujewacza jako represję za zabicie kilku żołnierzy niemieckich przez serbski ruch oporu. Pragnąc, aby tak straszna zbrodnia nigdy więcej się już nie powtórzyła gdziekolwiek na świecie, miasto Kragujewac zainicjowało szereg antywojennych inicjatyw. Jednym z nich było utworzenie Muzeum Październik21. Generally, the mission of the salon is to spread a peace message around the world and to begin and continue that anti-war campaign, and also to bring people together, to bring reconciliation among nations. It started back in 1981. Under the wing of the newspaper that is weekly magazine, local from Kragujevac, and the chief editor at the time was Mr. Milorad Stoilovic, who has been director of the salon for all these years. Pani Tamara Babicz powiedziała, iż ta idea, generalnie idea wzięła się z chęci propagowania, rozprzestrzeniania idei pokoju i pojednania pomiędzy narodami, i sam zamysł utworzenia właśnie salonu karykatury antywojennej został zainicjowany, ten pomysł padł i został realizowany w 1981 roku. Jego pomysłodawcą był pan obecny dyrektor salonu Stojlowicz i pan dyrektor wraz ze środowiskiem dziennikarzy tamtejszego dziennika no właśnie rozpoczął tę inicjatywę, która, tak jak powiedzieliśmy, właśnie jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Co przedstawia wystawa, którą przewieziono z Serbii do Wielunia, mówi Marek Gogola z Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Ponad 80 prac, które zostały nagrodzone i wyróżnione. Tutaj te prace nagrodzone znajdują się pośrodku naszej sali wystawienniczej, natomiast wyróżnione, docenione spośród ponad 400 prac, które na konkurs zostały wysłane. Prac, trzeba to podkreślić, prac z całego świata, ponieważ faktycznie z wszystkich kontynentów artyści aktywnie wzięli udział po raz kolejny, po raz już 16. To warto powiedzieć, że jest to biennale, czyli ten konkurs odbywa się co 2 lata. Dlatego też początek w 1981 roku, w 2011 roku właśnie odbywał się 16. salon. Jednocześnie też to trzeba pamiętać, właśnie 16 raz ten konkurs, tak? W ramach wieluńskich obchodów 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana w Wieluńskim Muzeum została również otwarta wystawa Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej. Zbrodnicza polityka rozumiana przez nas, wszelkie działania prowadzące do bezpośredniej, pośredniej eksterminacji mieszkańców województwa łódzkiego. I tutaj podkreślam słowo mieszkańców, bo wystawa pokazuje również nie tylko politykę, nie tylko to, co Niemcy robili, chociażby egzekucje publiczne ludności polskiej, ale także represje, z którą się spotkała ludność żydowska. 1/4 mieszkańców województwa łódzkiego przed II wojną światową to byli Żydzi, więc też o tym chcieliśmy pamiętać, o tym chcieliśmy powiedzieć na tej wystawie. Można zatem odnaleźć tutaj wiele przykładów zbrodniczej aktywności okupanta niemieckiego. We wrześniu 1939 roku przez ziemię łódzką przetoczył się front, pociągając za sobą ofiary wśród żołnierzy oraz ludności cywilnej mordowanej przez oddziały Wehrmachtu. Wiele miast regionu padło ofiarą terrorystycznych nalotów bombowych. Chcielibyśmy, żeby każdy patrząc na tę wystawę opowiadał historię swojego miasta, historię Polski z historią regionu, historią ziemi. łódzki. Elita intelektualna regionu padła ofiarą tzw. Intelligenz Aktion. Do dnia dzisiejszego w wielu miejscach, m.in. pod łódzkim Brusie, odnajdywane są masowe mogiły wymordowanych jesienią i zimą 1939 roku najwybitniejszych przedstawicieli społeczeństwa II Rzeczpospolitej. Obszerna relacja z obydwu wystaw w sobotę i niedzielę w letnim programie TVK. Gorąco polecamy.